Witam Państwa serdecznie, nazywam się Piotr Walczyszyn, jestem ewangelistą w firmie Adobe, zajmującym się technologiami Flash, Flex i Adobe Air. To jest nasz czwarty wideokurs, w którym pokażę Państwu, jak podpiąć te zdalne usługi, które wcześniej wygenerowaliśmy, do naszych kontrolek, w tym przypadku do listy, oraz jak stworzyć widok, który będzie zawierał wykres kołowy z danymi statystycznymi. W takim razie, już wcześniej przygotowanym widoku, mamy możliwość po pierwsze wyboru getTopResults tutaj tej funkcji i przeciągnięcia jej na nasz komponent listy. Po przeciągnięciu FlashBuilder zadaje nam dodatkowe pytanie, czy na pewno chcemy wywołać funkcję z dalnej usługi Game Result Service oraz czy dane zwracane to GameResult i tak i również. Co chcielibyśmy jako element wyświetlany w liście z właściwości obiektu GameResult wyświetlić? W naszym przypadku nickname będzie wystarczający. Naciskamy OK. Teraz automatycznie FlashBuilder przełączył się w tryb edycji tekstowej, gdyż musimy mu przekazać funkcji GetTopResult, tak naprawdę przekazać wartość tego nickname'u, czy nazwy użytkownika, którą e, chcemy wyświetlić, czy, którą chcemy wyszukać. W tym przypadku jednak posłużymy się tu wartością 0, gdyż chcemy na początku, gdy aplikacja startuje, wyświetlać całą listę użytkowników bez e, żadnego filtrowania. Czyli przekazujemy wartość 0. Wróćmy do widoku edycji wizualnej. Teraz chcielibyśmy podpiąć do przycisku Search, właśnie funkcję, która wywoła tak samo get Top Results, ale już przekaże nam wartość wpisaną w polu tekstowym. Zaznaczamy pole nasz przycisk Search i w prawym panelu właściwości wybieramy opcję Generate Event Handler. Znowu, Flash Builder wygeneruje nam odpowiedni kod action skryptowy, w którym możemy dopisać kawałek własnej logiki w action skrypcie. Ja posłużę się linią tutaj wcześniej już wygenerowaną, skopiuję ją sobie i przeniosę również tutaj do tej funkcji. I zamiast wartości 0 przekażę wartość pola tekstowego, czyli nasz tekst search, który ma właściwość tekst który właśnie zwraca wpisaną frazę tekstową w polu tekstowym. Dobrze, to zobaczmy w takim razie już po podpięciu, jak ta aplikacja się zachowa. Uruchamiamy przyciskiem CTRL F11. Jak widzimy, domyślnie została nam zwrócona lista wszystkich użytkowników. Po stronie serwera użytkownicy są jakoś odpowiednio sortowani. Teraz jeżeli chciałbym na przykład wyszukać, którąś z moich koleżanek, które tak uwielbiają grę Riders of the Web, na przykład Zuzia. Zrobimy search. Mam możliwość tutaj odfiltrowania na liście, tak naprawdę zostało zadane zapytanie do serwera, które w bazie MySQL wyszukało tylko i wyłącznie użytkowników zawierających nazwę Zuzia i zwróciło mi to w postaci odpowiedniej struktury danych akcji skryptowej. Dobrze, czyli widzimy jak ta aplikacja działa. Teraz drugi krok w tym wideokursie to chciałbym Państwu pokazać, jak wykorzystać wykresy, które są dostępne w technologii Flex Mobile. Przejdźmy do trybu edycji wizualnej i tym razem otworzymy jeszcze widok Usage View. To jest ten widok, gdzie chcemy umieścić nasz wykres. Tutaj przejdziemy do Design. Zmniejszymy sobie troszeczkę ten obraz. I teraz zobaczmy. W lewym dolnym rogu w, w panelu Components mamy dostępne różnego rodzaju wykresy, które mogą być przydatne w różnych aplikacjach, szczególnie w aplikacjach, na przykład biznesowych. A w naszym przypadku posłużymy się wykresem kołowym pie chart, przeciągamy go sobie znowu tutaj na ekran naszej aplikacji. Wartości, które tutaj podpowiada nam flash builder są OK naciskamy, rozciągamy ponownie nasz wykres tak, żeby się ładnie skalował do wielkości ekranu. i Znowu tutaj wykorzystamy mechanizm zakotwiczenia. Posłużymy się tutaj tak 10 pikseli na 10 pikseli wpiszemy, czyli żeby ta odległość od krawędzi naszej aplikacji była prawidłowa. Musimy sobie odświeżyć ten ekran. Możemy to samo zrobić z legendą, która też została nam tutaj automatycznie dodana. Możemy sobie tu gdzieś przeciągnąć bardziej w lewy górny róg i zakotwiczyć ją na przykład tylko i wyłącznie do właśnie lewego górnego rogu. Dobrze, czyli zdefiniowaliśmy sobie wykres kołowy. Teraz chcielibyśmy związać ten wykres ze źródłem danych, które pochodzi ze zdalnej usługi. Znowu Zaznaczamy zdalną usługę, którą chcemy wywołać, przeciągamy i upuszczamy na naszym wykresie kołowym. Tutaj Flash Builder nam podpowie, naprawdę zapyta się, co chcemy związać jako pole, które zwraca wartość dla wykresu. I tutaj w naszym przypadku to było Monthly Stats, które wcześniej zdefiniowaliśmy. Wybieramy Players Count, to ma być to pole, i jaka ma być nazwa tego pola. W naszym przypadku to będzie Month Name. Naciskamy OK. W zasadzie jest to gotowe. Uruchamiamy naszą aplikację, przechodzimy do zakładki Usage, i proszę zobaczyć, nasza zakładka zawiera wykres kołowy, który statystycznie pokazuje e, no, rozłożenie graczy w, w czasie. Ok, to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o tą część wideokursu. Zapraszam Państwa do następnego wideokursu, który pokaże nam bardziej zaawansowane możliwości FlashBuildera oraz technologii Flex FlexMobile. Wewnątrz naszej aplikacji osadzimy systemową kontrolkę HTML-ową, która wyświetli nam zdalną stronę zawierającą mapę użytkowników. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.